Dzień dobry Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Pomoc prawna i administracyjna w ośrodkach rozwoju indywidualistycznego. Proszę Państwa, no przede wszystkim tam by była przede wszystkim informacja, gdzie już szczegółowo, z jakimi wnioskami, do kogo trzeba się zgłaszać, a więc przykładowo pokazane, jak funkcjonują inkubatory firm, czyli ten 3-letni ochronny okres wdrożeniowy dla każdej firmy, jeżeli wchodzi na rynek z jakimś nowym produktem, czy tam w ogóle wchodzi na rynek jakiś nowy, młody człowiek, który fizycznie no, nie chciałby tam od razu wpaść w jakieś długi związane z ZUS-ami i tym podobne, czyli wszelkiego rodzaju proponowane takie procedury administracyjne, w których tam by mógł się zapoznać, z których miałby prawo skorzystać, gdzie fizycznie miałby ograniczone składki, miałby różnego rodzaju promocyjne warunki w związku z tym, że jest początkującym w zakładaniu działalności, czy tam w związku z tym, że występuje jako jednoosobowa firma, która na zasadzie różnego rodzaju umów o dzieło, umów zlecenie i innych umów cywilnoprawnych chce podejmować wszelkiego rodzaju prace, zlecenia i zajęcia. Czyli wszelka tego typu wstępna informacja, to uważam, że jak najbardziej Państwo mogłoby zapewnić, czyli po pierwsze jakieś gotowe pisma wszelkie, które były potrzebne do różnego rodzaju instytucji, konkretne instrukcje, jak te pisma należy uzupełnić, o co tam chodzi, faktycznie czytelne instrukcje, a nie jakieś tam takie typowe, jakieś regulaminy prawne, które mało kto rozumie, czyli faktycznie takie możliwie jak najbardziej podstawowe informacje we wszystkich aspektach prawno-administracyjnych. Tak samo, jeżeli chodzi o jakieś prawa autorskie, prawa patentowe, czyli te wszystkie procedury, jak to się odbywa, jakieś ewentualne procedury pomocowe w sprawach zadłużenia w urzędzie podatkowym, zadłużenia w ZUS-ie, ewentualne ubieganie się o jakieś zapomogi socjalne, jeżeli jest taka sytuacja, jakieś tam, no po prostu faktycznie uzasadniona sytuacja i właśnie wszelkie tego typu informacje, które oczywiście no, są niby gdzieś tam na biuletynach internetowych, to niby jest wszystko dostępne, ale powiem Państwu, że na dzień dzisiejszy, żeby odszukać jakieś konkretne, nawet na dzień dzisiejszy w internecie informacje, to trzeba wiedzieć, gdzie to szukać, jak to szukać i w natłoku tej całej masy informacji jest to po prostu trudne. W każdym ośrodku rozwoju indywidualistycznego byłoby takie okienko, w którym byłaby całkowita pomoc, czy takie jakby takie punkt państwowy obsługi ludzi, w których byłaby całkowita pomoc na wszystkie tego typu zagadnienia prawno-administracyjne z życia codziennego. Oczywiście w tym okienku nawet mogłoby tam kilkoro ludzi pracować. Mieliby oczywiście odpowiedni zasób literatury, dostęp ewentualnie w internecie. Jeżeli by osoby nie umiały same znaleźć takich informacji w internecie, to ewentualnie mogłyby udostępniać im jakieś najlepsze możliwe strony, gdzie tego szukać. I oczywiście dysponowałyby własną literaturą, którą darmowo oczywiście na jednego obywatela jedna literatura, a nie, że przyjdzie ktoś i powie, ja chciałbym jeszcze dla sąsiada i sąsiadki i dla Bóg wiedzieć kogo tam jeszcze. Każda literatura, jeżeli już darmowo wydawana, to w pojedynczym egzemplarzu na jeden dowód, nie? I to gdzieś w zeszycie odnotowywane, żeby taka osoba też nie mogła tam cyklicznie po prostu wynosić. Nie wiadomo ile tej literatury, wiadomo, że to wszystko trzeba potem uzupełniać, drukować, to są koszty. Nie są może to duże koszty, ale są i jakby każdy tak różnego rodzaju tego typu pism i różnego rodzaju biuletynów informacyjnych wyciągał tam, potem to wyrzucał do śmieci, no to jest marnotrawstwo. A więc jeszcze raz, tego typu właśnie konkretna pomoc, ale na płaszczyźnie takiej prostej, chłopskiej informacji, a nie jakiejś tam filozofii,
która jest zrozumiała tylko dla ludzi pracujących w biurokracji, którzy przechodzą ku temu wiele lat studiów administracyjnych, no i wówczas po tylu latach kształcenia się w tej materii oni, no nie sposób, żeby się na tym nie znali. I tego typu właśnie podstawowe jak gdyby punkty informacyjne by były, każdy ośrodek rozwoju indywidualistycznego byłby uposażony w tego typu informacje, podstawową informację pomocy prawnej i administracyjnej, w której faktycznie potem już dalej by wiedział, jakie i gdzie i do kogo ma czynić krok. Jeżeli na bieżąco na przykład pracownik takiego punktu informacyjnego w danym momencie by nie mógł udzielić odpowiedzi, to wtedy petent ze swojego dowodu składa tylko prosty wniosek, dosłownie nawet na kartce tam pisze, że nie wie tego i tego i chciałby po prostu tam na zajutrz czy na za dwa dni już jakiejś prostej, rzeczowej informacji, takiej, żeby on zrozumiał na takie i takie zagadnienie. Wtedy taki pracownik kontaktuje się z centralą i tam w centrali ewentualnie mu tłumaczą jeszcze jakieś zagadnienia, których on faktycznie mógłby tam najwyżej nie wiedzieć. I w możliwie jak najbardziej przystępny sposób potem przedstawia to temu petentowi. A potem następnie ten petent już z konkretnymi wytycznymi idzie w konkretne punkty załatwiać swoje sprawy. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, no nie mamy czegoś takiego, bo no, były plany, żeby coś takiego utworzyć w urzędach skarbowych, żeby kompleksowo pomagać ewentualnie jakimś tam początkującym ludziom zakładającym działalność gospodarczą, ale to wszystko niestety bardzo kuleje. Ja uważam, że coś takiego można by było zrobić z inicjatywy właśnie tych ośrodków rozwoju indywidualistycznego, gdzie na pewno by się znalazły jakieś osoby, które jak już by nie robiły tego wolontarianie, bo to by mogło być zbyt trudne na jakiś wolontariat, bo to już praktycznie by był pełen etat, to faktycznie no tutaj współfinansowałyby takie okienko takiej pomocy, takiego właśnie doradztwa, gdzie by fizycznie zatrudniały na takim stanowisku jakąś tam osobę, która ewentualnie jak by było zbyt mała miejscowość, żeby taki etat był pełen na co dzień, no to ewentualnie by były jakieś dni w tygodniu, że taka osoba by tam przyjeżdżała tylko we wtorki albo w czwartki, albo tam na przykład w jakieś dwa dni w tygodniu i wszyscy by wiedzieli, że w tych godzinach, w tych dniach tam jest zawsze taka czy inna osoba, która dysponuje wszelkimi tego typu, wszelkimi informacjami takimi w zakresie prawa i administracji, gdzie można się tam wszystkiego praktycznie dowiedzieć. Wstępnie oczywiście, to by były informacje wstępne, gdzie by wtedy człowiek już wiedział dokładnie gdzie i jakie kroki ma po kolei dalej robić. Czyli dosłownie by dostawał konkretną instrukcję po kolei z każdym zagadnieniem, jak ma dalej się kierować. Proszę Państwa, no a więc uważam, że coś takiego powinno być w każdej gminie, w każdym mieście, na każdej nawet najmniejszej wiosce, no może już nie mówię, gdzie tam trzy domy na krzyż, ale gdzie już jest relatywnie jakaś ilość ludzi, to coś takiego powinno być. Czyli wszystkie zgody budowlane, wszystkie jakieś tam inne pozwolenia, wszystkie jakieś skargi, nieskargi, prośby, jakieś umorzenia, nieumorzenia, no wszystko od A do Z, żeby w takim punkcie można było się wstępnie doinformować i ewentualnie potem jak już szczegółowo, no to ewentualnie mieć adresy do kogo konkretnie, kto im jest obowiązany szczegółowej udzielić odpowiedzi. A więc to by był taki jakby wstępny punkt pełnej informacji do przekierowywania aż potem do szczegółów. Proponuję, żeby coś takiego było właśnie w tych ośrodkach rozwoju indywidualistycznego. Proszę Państwa, współfinansowane właśnie z tej składek społecznościowych na ten cel, ewentualnie częściowo współfinansowane z Urzędu Miasta, ewentualnie współfinansowane częściowo z miasta, z Państwa. Sugestie i opinie jak zwykle na mailika proszę, tu ewentualnie jakie będą się jeszcze pojawiały odnośniki do kolejnych filmików. Zapraszam do obejrzenia kolejnych moich sugestii odnośnie całokształtu tego alternatywnego ustroju za poświęconą
Ustroju Gospodarczego za poświęconą uwagę i czas. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.